Dzisiaj wymienimy baterię w kluczyku od Forda, Ford S-Max, jakkolwiek taki kluczyk. No, na początku jak oczywiście odepniemy niepotrzebny zestaw kluczy, na bok mamy to, możemy wziąć coś ostrego jak nożyczki albo inny element. Tutaj mamy przyciski od tyłu, małe takie wejście, naciskamy, odsuwamy i widzimy, wysuwa nam się ten element. Ten odkładamy na bok, mamy tutaj ten zestaw, widzimy z jednej strony tutaj i z drugiej strony zatrzask, więc możemy spróbować nawet palcem to odgiąć, z drugiej strony tak samo i wtedy otwieramy. Tu się znajduje bateria, tą baterię, żeby wyciągnąć, trzeba ją podważyć delikatnie, więc wykorzystamy do tego te nożyczki, które mieliśmy przed chwilą, podnosimy i bateria wychodzi. Bateria akurat tutaj była wcześniej wsadzona Duracell. Numer baterii jest 2032. Tak samo, dokładnie to samo, co tutaj jest napisane. 2032. Firma już nie ma znaczenia większego. Więc tu jest nowa bateria. Wyciągamy ją. Nowa bateria, stara. Porównujemy jeszcze, czy na pewno to jest ten sam rozmiar. Wszystko wygląda tak samo. Wsadzamy z powrotem. Tutaj wciskamy w położenie, wskakuje w swoje miejsce. Następnie wkładamy z powrotem te elementy, składamy i ściskamy. Także jedno z jednej i z drugiej strony zatrzask skakuje. Następnie kluczyk. Tylko w jedną pozycję wejdzie, więc trzeba odpowiednio. OK, tak, przyciskamy i bateria wymieniona.